to powstańmy, bo teraz będzie modlitwa charyzmatyczna. Proszę, abyśmy podnieśli wszyscy nasze dłonie wysoko. Jak ja wspomniałem się na homilii, żeby też tej modlitwy uczyć się takiej wspólnej, pełnej radości, pełnej uwielbienia, pełnej Ducha Świętego. Modlitwy, która jest na te czasy szczególnie potrzebna. Modlitwa uwielbienia jest potężna przed tronem Boga. Kiedy Izraelici zdobywali Jerycho, to jest napisane w Piśmie Świętym, że najpierw w ciszy 7 razy obchodzili naokoło to miasto, a 7 dnia zaczęli wykrzykiwać, wielbić Boga, podnosić głos, głośno się modlić, śpiewać dla Boga. I Jerycho rozpadło się, upadło, zdobyli je w taki sposób, przez uwielbienie. Dlatego możemy powiedzieć, że my zdobywamy teraz serce Pana Jezusa przez uwielbienie. I wyleje się morze łask, kiedy uwielbiamy naszego Pana, kiedy wychwalamy Go z Maryją, z aniołami, ze świętymi, z naszymi patronami, dzisiaj też ze świętą Kingą, ze świętym Józefem. Zaśpiewajmy do Ducha Świętego, taka mocna pieśń do Ducha Świętego. Panie, bądź uwielbiony. Panie, odpowiedz nam. Wychwalamy Twoje miłosierne serce. Powiedziałeś, żeby modlić się, a Ty odpowiesz, żeby szukać, a znajdziemy Ciebie. Żeby połatać, a otworzysz. Że dasz nam chleb, rybę, jajko, czyli te różne takie dary kryjące się właśnie pod tym, co powiedziałeś, pod tymi słowami, poprzez tą przypowieść. Dasz nam to, co najlepsze. Dasz nam Ducha Świętego. Ojcze, udzielaj nam obfitości, nam, naszym bliskim, tym, którzy prosili nas o modlitwę, naszej ojczyźnie, całemu Kościołowi katolickiemu, całemu światu. Prosimy o miłosierdzie właśnie dla Polski też, dla Ukrainy, o pokój, o bezpieczeństwo, o to, żebyśmy także w tym miejscu mogli przeżywać, Ojcze, Tatusiu Niebieski, naszą wiarę w pokoju, bez przeszkód. Chcemy Cię tu uwielbiać, chcemy Cię wysławiać, chcemy modlić się we dnie i w nocy, adorując Twojego Syna. Udziel nam, prosimy Cię, ten dar, tą łaskę, aby nikt nam właśnie nie przeszkadzał, ani złe duchy, ani ludzie pod wpływem złych duchów. Wychwalamy Ciebie, Panie, Duchu Święty, rozkładaj serca uwielbienie Jezusa. Wychwalamy Ciebie, Panie, Duchu Święty, Duchu Święty, rozkładaj serca uwielbienie Jezusa. Przyjdź jak ogień, przyjdź jak kolej, jak wiatr, przyjdź jak deszcz, przyjdź jak ogień, przyjdź jak kolej, przyjdź jak wiatr, przyjdź jak deszcz. Broń, pouczaj, Duchu Święty, naucz nas modlić się. Duchu Święty, Duchu Jezusa, naucz nas modlić się. Serce, kontemplacyjnie. Żyjcie jak Bóg, żyjcie jak Ja, teraz mocno! Poruszaj się, Duchu Święty, Pan, rozpalaj
serca uwielbieniem Jezusa. Poruszaj się, Duchu Święty, rozpalaj nas, Duchu Święty. Uwielbieniem Jezusa. Przyjdź, Duchu Święty, szelemetka daj, szelemetka do ochyny, Adonai, Adonai. Maria, szelemetka do oleje, a Santa Maria, Santa Maria, szelemetka do ochyny. Pragniemy Ciebie. Wołamy, gorąco wołamy do Ciebie, przyjdź. I serca uwielbienie. Jesteśmy w Szkole Ducha Świętego, to miejsce jest Szkołą Ducha Świętego. Duch Święty nas poucza, Duch Święty nas wychowuje, Duch Święty uczy nas modlitwy, również te językami, modlitwy sercem, kontemplacyjnej, adoracyjnej. Dlatego zachęcam, żeby modlić się językami, żeby otworzyć swoje usta, żeby oddać Duchowi Świętemu swój język też. Niech Duch Święty działa w nas, działa w Tobie, niech modli się, niech śpiewa. Może ktoś dzisiaj też pierwszy raz będzie się modlił, może ktoś już wiele razy się modlił w taki sposób. Jest to piękna modlitwa, kiedy właśnie Duch Święty modli się w nas, a my w Nim. Kiedy najpiękniej uwielbiamy Boga też. Kiedy modlimy się może umysłem nie rozumiejąc, ale dusza, serce rozumie to, co Duch Święty wymawia w nas. Też czasami są tłumaczenia tej modlitwy w językach. Więc poddajmy się Duchowi Świętemu, bo modlitwa w językach to jest takie poddanie się Duchowi Świętemu, takie posłuszeństwo Duchowi Świętemu. Można też pomóc sobie w takim otwarciu na modlitwę językami poprzez śpiew do Maryi, przez Maryję do Ducha Świętego. Bo Maryja jest przecież oblubienicą Ducha Świętego, najpiękniejszą, najbardziej obdarowaną przez Ducha Świętego i którą Duch Święty też szczególnie wysłuchuje ze względu na nas. Że my wołamy jako dzieci Maryi, jako jej dzieci i Duch Święty widzi, że, w duchu, że Maryja się stawia za nami, dlatego nam daje o wiele więcej, kiedy wołamy Maryję. Więc możemy teraz... Maria, 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 le shalom, ala helo, helo, Adonai, Adonai, Maria, veri o Duchu Święty, pomóż nam modlić się w Tobie, Duchu Święty, Duchu Święty, Duchu Święty, Maria, la 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 la, Iwa halaj, chyba to Maria, malenego, Iwa salacheno, Adonai, 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 Maria, Duchu Święty, Duchu Święty, Adonai, Adonai, Maria, lele, Duchu Święty, Maria, dotykaj nas, uzdrawiaj. Maria, 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 al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 
wylej się na nas, wylej się na nich. Duchu Święty, Duchu Święty, Adonai, 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 Amalech Edol, Adonai, Ivetol Lachano.
Teraz proszę, powtarzajcie modlitwę za mną. Duchu Święty. Duchu Święty. Przyjdź do nas. Przyjdź do nas. Przyjdź do mojego serca. Przyjdź do mojego serca. Ożywiaj mnie. Ożywiaj mnie. Uwalniaj. Uwalniaj. Od wszelkiego zła. Od wszelkiego zła. Od grzechu i od złych duchów. Od grzechu i od złych duchów. Uzdrawiaj. Uzdrawiaj. Z wszelkich chorób duszy i ciała. Wszelkich chorób duszy i ciała. Psychiki i serca. Psychiki i serca. Uzdrawiaj moich bliskich. Uzdrawiaj moich bliskich. Tych, których kocham. I tych, których kocham. Za których się modlę. Za których się modlę. Którzy prosili mnie o modlitwę. Którzy prosili mnie o modlitwę. Uzdrawiaj nasze ciała. Uzdrawiaj nasze ciała. Uzdrawiaj ciężko chorych. Uzdrawiaj ciężko chorych. Uzdrawiaj tych, którzy konają. Uzdrawiaj tych, którzy konają. Dziękuję Ci, Duchu Święty. Dziękuję Ci, Duchu Święty. Wierzę w Ciebie, Duchu Święty. Wierzę w Ciebie, Duchu Święty. Ufam Tobie, Duchu Święty. Ufam Tobie, Duchu Święty. Wysławiam Ciebie, Duchu Święty. Wysławiam Ciebie, Duchu Święty. Prowadź mnie i moich bliskich, Duchu Święty. Prowadź mnie i moich bliskich, Duchu Święty. Cokolwiek uczynisz teraz i w przyszłości we mnie. Cokolwiek uczynisz teraz i w przyszłości we mnie. Dziękuję Ci za to i wychwalam Ciebie. Dziękuję Ci za to i wychwalam. Przez serce Maryi. Przez serce Maryi. Przez stawiennictwo Świętej Kingi. Przez stawiennictwo Świętej Kingi. Świętego Józefa. Świętego Józefa. I świętych aniołów. I świętych aniołów. Teraz jeszcze będę modlił się za Was, to będzie pomagał też w modlitwie ojciec Grzegorz, takiej ogólnej jeszcze, a potem stawienniczej. Panie, dziękuję Ci. Bądź uwielbiony. Duchu Święty, stępuj na nas. Działaj w nas, jak Tobie się podoba. Wejrzyj na ciężko chorych. Na chorych na nowotwory. Na kaleki, na niepełnosprawnych. Na małe, chorujące dzieci. Uzdrawiaj wewnętrzne rany. Różne rany grzechowe, rany emocjonalne. Uzdrawiaj psychikę, uzdrawiaj pamięć. I usuń wszelkie przeszkody w modlitwie. Abyśmy modlili się natrętnie, nieustannie, jak Abraham. Bo Ty nam dasz duchową rybę, duchowy chleb, duchowe jajko, czyli to, co najlepsze, to, co najpiękniejsze. To, co jest z Twojego serca. Prosimy więc, daj nam, abyśmy my to mogli przekazywać dalej. Abyśmy my byli też miłosierni, hojni, ale też odważni i walczący. Walczący ze złem. Walczący o zbawienie, o życie wieczne. Duchu Święty, przyjdź. Zanurzam wszystkich nas obecnych, tutaj Panie i tych, którzy nas słuchają, będą słuchać, w Twojej przenajświętszej krwi. W wodzie z Twojego serca. Ukrywam w Twoich ranach. I proszę o obfite łaski przez Twoją mękę. Szczególnie na krzyżu konanie. Przez Twoją śmierć i zmartwychwstanie. Jesteś po prawicy Ojca. Okaż nam miłosierdzie. Razem z Ojcem Niebieskim. Niech Twoja wola wypełnia się w nas, Ojcze Niebieski. Niech przyjdzie Twoje Królestwo. Przebacz nam, bo my przebaczamy. Dziękujemy Ci, że dałeś nam dzisiaj dar mszy świętej, sakrament miłości w Komunii Świętej. Za przyjście Chrystusa, za Jego obecność. Dziękujemy za to, że namaszczasz nas swoją miłością, miłosierdziem, Ojcze. Że uczysz nas przez Twojego Syna, jak mamy Cię wielbić w Duchu Świętym. Dziękujemy Ci za to. Dziękujemy, że wiele łask płynie teraz dla nas i na cały świat, na wiele dusz, za których się modlimy, za których się wstawiamy. W chwili ciszy jeszcze wypowiedz w modlitwie swoją intencję. Pan Jezus uzdrawia osoby, które mają częste problemy, choroby gardła, dolegliwości, nawet teraz latem. Uzdrawia układ pokarmowy, uzdrawia Twój żołądek, Twoje jelita, Pan Jezus teraz. Pan Jezus uzdrawia Irenę, która cierpi na bóle głowy, bóle brzucha. Pan Jezus też leczy Leszka, który choruje na nowotwór klatki piersiowej, płuc, węzłów chłonnych.
Pan Jezus leczy małą Tatianę, która ma 8 lat, czyli leczy, bo to jest skierowane do jej mamy. Twoją córkę leczy Pan. Nie bój się, będzie całkowicie uzdrowiona. Tak, po tej modlitwie. Jest taka, że osoba, która pyta się Pania, czy Ty słyszysz moją modlitwę? Czy słyszysz, jak modlę się? Tak, Pan Jezus słyszy Ciebie. Są też osoby, które są pierwszy raz, one też otrzymają takie szczególne łaski, że zaufały, że tu przyjechały. Pan Jezus zdrawia Anię, która choruje na częste bóle bioder i właśnie bioder, łódk, tutaj w ogóle nóg, ale szczególnie bioder. Pan Jezus zdrawia z niepłodności Ulę, która już na początku sierpnia już poczniesz córeczkę. I na cześć właśnie świętej, która dzisiaj też szczególnie się wstawia za nami, za Tobą, nadaj imię Kinga swojej, waszej córeczce. A prosiliście 12 lat o to uzdrowienie. I Pan was cudownie wysłuchał, chociaż cierpieliście, ale to cierpienie wzięliście dla Boga. Ono było też potrzebną ofiarą, ale teraz już radził się. Pan Jezus zdrawia też Natalię. Pan Jezus zdrawia Zytę. Pan Jezus zdrawia też Agnieszkę, która choruje na taką nerwicę serca. Na właśnie problemy serca, na ból serca. Kiepatka najasz. Wiele osób teraz jest uzdrawianych wewnętrznie. Niektórzy otrzymają dar łez, dar radości i teraz również spoczynek w Duchu Świętym, bo Pan uzdrawia osoby te zalęknione, osoby pełne smutku, pełne bólu, pełne ran z dzieciństwa, pełne ran związane z małżeństwem, z nieudanym małżeństwem. Pan leczy tych, którzy są osamotnieni w małżeństwie, którzy są porzuceni przez małżonkę. Pan jest leczy też osoby, które mają rany od ojca, od matki, od ojczyma, od macochy. Pan leczy też osoby, które są osierocone, które cierpią z tego powodu, że nie mają właśnie rodzin, że nie mają rodziców. Szalabetka tija. Też pośród nas jest osoba, która ma częste bóle zatok i z tyłu tutaj też potylicy, takie, które lekarze nie wiedzą, co to jest, ale Pan Jezus leczy Ciebie z tego bólu właśnie. Karpatija halaja. Pan Jezus leczy też cerę wielu osób, szczególnie Marka, który ma też takie nowotworowe brodawki na swoim ciele, na całym ciele. I Pan Jezus leczy Cię z tej ciężkiej choroby. Jest Jokalban Hadija. Allahe Shalbe. Pan Jezus leczy z cukrzycy, szczególnie leczy z cukrzycy Grzegorza. Barhadije Barhadala. Niektóre osoby czują teraz ciepło w chorych miejscach i właśnie dar łezca, o którym wspomniałem. Teraz ten dar łez otrzymujesz. Kepatkania. Przez to tchnienie też przyjdzie Duch Święty. Duch Święty, przyjdź przez to tchnienie. Przyjdź Duch Święty. Kalma Lachesztania. Przyjdź Duch Święty przez to tchnienie. Kalia. Przyjdź Duch Święty. Przyjdź Duch Święty. Alla Baria. Będzie nas słuchała przez internet też kobieta, która w czasie transmisji będzie odsłuchiwania, będzie jechała samochodem i doświadczy też daru uzdrowienia, daru łez, dlatego potem zatrzymaj się i też więc dalej będzie Cię uzdrawiał. Kieriasi, kieriasi, amen. Jest syleba, talarz. Pan jest też leczy dzieci, które chorują na różne choroby też takie emocjonalne, psychiczne, fizyczne. Szczególnie leczy małego Kacperka i małego Karolka. I też małą Angelikę. Chyba na hasiale betka nie. Adonai, Adonai. I również Pan Jezus zdrawia osoby, które mają chore uszy. Szczególnie też Szymona, który cierpi na właśnie takie szumy w uszach. I z Ciebie uzdrawia. Kiedy ma to Allah i
I także jest takie wezwanie, Pan jest powołuje jednego z młodych mężczyzn do życia dla niego, do życia w kapłaństwie, na pójście do seminarium. To jest zaproszenie pełne miłości i takiego ze strony Pana Jezusa zaufania względem Ciebie. Nie bój się. Są osoby też, które czują teraz takie ciepło w rękach, bo Pan Jezus namaszcza Ciebie na proroka, na prorokinię. Na ewangelizatora, ewangelizatorkę. A daje Ci również dar modlitwy sercem, gorącej modlitwy kontemplacyjnej, takiego bycia zanurzonym w obecności Boga. I teraz jest także kilka mocnych uwolnień. Tak, Pan jest teraz Ciebie uwalnia. Nie bój się tego. Nie bój się, zło odchodzi, które Cię dręczyło tyle lat. Tak, Pan jest z Ciebie uwalnia. Nie bój się, dziękuję. Uwalnia. Dziękujemy Ci, Panie. Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków. Amen. Maryjo, uzdrowienie chorych. Módl się za nami. Święci nasi aniołowie, stróżowie. Módl się za nami. Chwała Ci, Panie, chwała Ci, bądź uwielbiony. Pan z Wami. Niech Wam błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w miłości Jezusa i w miłości Maryi. Bogu niech